Bubusiu, zobacz. Jednorożec. To, panie, wyjątkowy rarytasik. Piękny oka, spływał po wszystkich oceanach. Na tym statku coś się wydarzyło. Polacy mają Kajko i Kokosza, Francuzi Asterixa i Obelixa, a Belgowie Tintina, od niedawna w wersji 3D, wyreżyserowanej przez Stevena Spielberga. W tym okręcie ukryty jest klucz do jednego z największych skarbów wszechczasów. Brawo, Miluś. Słynny reżyser, autor takich chociażby klasyków jak Lista Schindlera, Jurassic Park, Indiana Jones czy Szeregowiec Ryan, tym razem zajął się komiksem, który niemal na całym świecie, ale przede wszystkim w Belgii, cieszy się od lat fenomenalną popularnością. Tintin to młody, zdolny reporter i podróżnik, którego przygody i perypetie z różnych tomów Spielberg zebrał w swoim filmie. Główny bohater kupuje na pchnim targu efektowny model statku. Tyle tylko, że chwilę później, w wyjątkowo natarczywy sposób, mężczyzna zwany Sacharynem próbuje od Tintina statek odkupić. Ten zaczyna podejrzewać, że w modelu musi być coś wyjątkowego. I tak rozpoczyna się intryga, której stawką będzie odnalezienie ukrytego skarbu, ale być może przede wszystkim życie Tintina. Co to ma być? No, owienek taki. W szalupie? Nieźleśmy się urządzili. Spielberg nakręcił animację live action 3D, czyli główni bohaterowie są co prawda obrazkami, ale wyposażonymi w mimikę znanych aktorów, czyli m.in. Jamiego Bella i Daniela Craiga. Powstała historia pełna przygód z dobrym tempem i niepozbawiona poczucia humoru. Zbadacie ten dowód rzeczowy czy nie? Nie bój się pan, panie Tintin. U nas będzie bezpieczny. Tajnik, gdzie ty jesteś? Gdzie, jak to gdzie, gdzie? Już na dole. A ty się grzebiesz. Zatem jeśli ktoś chce obejrzeć którąś z filmowych premier w 3D, to mam jedną, ale mocną sugestię. Wybierzcie się na przygody Tintina, a raczej unikajcie wyjątkowo krwawego filmu Immortals Bogowie i Herosi 3D.